Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. Gramy znowu FFA. Ostatnio postanowiłem dać jakby drugą szansę, znaczy nie, w zasadzie nie FFA, tylko sobie samemu na FFA. Bo faktycznie no było ciężko ostatnimi czasy. I stwierdziłem, że okej, jest wyzwanie, trzeba spróbować podołać. Tak. Tak, dokładnie tak, tak pomyślałem. No w każdym razie gramy FFA, widzę, że jest pełen skład. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już poprzednią grę przewaliłem tak totalnie, ale no nie wiem, co się, naprawdę nie wiem, co się działo, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie będziemy się rozwodzić, bo tak, no niewygodnie mi się gra na tej klawiaturze, na jaką mam, i coraz mi się coś klikało, czego nie chciałem, żeby mi się klikało. Później wpadł mi gościu z Stone Warriorami. Co ciekawe, miał w zasadzie taki sam kolor jak ja. I nawet się nie zorientowałem, że biegną jakieś jednostki. Dopiero po jakimś czasie ogarnąłem, co się dzieje. No i jeszcze przy okazji nie miałem żarcia, nie? Bo, no tak, skończyły mi się jagódki. Za późno zbudowałem świątynię. Dokładnie tak samo jak teraz. Tak. Postawmy świątynię. Kurde, no gdzieś tu chyba najlepiej by było. O, tu przy żelazie postawimy świątynię. O ile tam nikogo nie ma. Bo już jagódki też mi się... Aha, tu jest mamut. No tak. W sensie nikogo. Niczego bardziej. O nie, dzikus. Dobra, ty buduj, a ty odciągaj tego. Okej, to kolejny dzikus. Dobra, nic z tego nie będzie. Póki nie postawimy aren wojowników, coś czuję. Tak, jesteśmy atakowani. Ciekawe. Ściągnijmy ich tutaj. Okej, no nieważne. No niedobrze, bo jagódki się już kończą, ale na szczęście tutaj chyba będziemy mieli jeszcze jakieś rybki w razie potrzeby. Zobaczmy, podejdźmy. Są tu jakieś rybki? Tutaj coś widzę, ale generalnie bez szału. No i dobra, zabijemy dziada. Zabijemy dziada. Okej, tak, jak mówiłem, jagódki się skończyły. Tego mamuta może by spróbować chłopami zarąbać. Zrobić kilku Stone Warriorów. Ta scout żyje? Nie, scout zginął tutaj w tej bazie. No to się naskautowałem, nie? Naskauciłem, naskautowałem, jak zwał, tak zwał. Trzeba by też parę domków zbudować. Dobra, Stone Warriorzy są. Jeszcze parę domków trzeba by tu dobudować. Kurde, znowu będzie zapóźniona totalnie świątynia, no ale co poradzić? Ja tak gram, nie? Tak, tak, potrafię. Nie, no naprawdę, już wyszedłem z sprawy totalnie, bo no, w RTS-y po prostu nie gram w ogóle. Więc no, co tu dużo gadać. I do drewna. I do drewna. Dobra, co tu się... A, bo im się drewno tu skończono. Dobra, i nie stracimy koniec końców żadnego chłopa, no to jest dobra wiadomość, nie? Zbudujcie to. Jakiś tam Stone Warriorów nawet mamy. Zbudujecie to dzisiaj? I zacznijcie w końcu budować świątynię. Tutaj na przykład. I tak, i zbierać tego mamuta, dokładnie. Taki jest plan. No i tak, ulepszmy tych Stone Warriorów. Dobra, zbudujcie jeszcze ze dwa domki. Nie, mamy fulla już w zasadzie. Więc już tam nic nie pobudujemy za bardzo. No tu jakiś dzikus, zabił mi już jednego chłopa, więc usuńmy tego dzikusa. Usuniemy tego dzikusa. Świątynia się kończy budować, ulepszamy. Wy wszyscy zbierajcie tego mamuta. Kurde, ile tych dzikusów tutaj biega, nie? O, tu w ogóle coś się zbiera. Nie mam tutaj skąd zbierać, to jest jedyne miejsce, gdzie mogę faktycznie przytulić jakieś ten. Dobra, zabijajcie spokojnie. Kliknąłem, kliknąłem. Dobra! Teraz nie popełniłem przynajmniej kilku podstawowych... Dobra, tu jest i tygrys, i dzikus, więc no na razie sobie olejemy to miejsce. Nawet pomimo tego, że tyle zwierzyny było, to daję sobie całkiem dobrze radę. W sensie nie straciłem zbyt wielu chłopów. Dobra. Tych kilku chłopów tutaj stąd będzie trzeba wyciągnąć tak czy siak. I zbudować ten tutaj magazyn. No dawać, dawać chłopaki.
To już tu nie macie co zbierać, nie? O, tu jakiś scout był. Zbierajcie drewno w takim razie. Zabijcie tego tygrysa. Dobra, to wy postawcie magazyn jednak może tutaj bardziej. O. Po tygrysie zabijcie... Tu dzikus jeszcze był gdzieś. Tutaj. No dobra, zabijcie dzikusa tego i później tego. I git. Dobra. Dobra. Okej. W zasadzie... A, właśnie. No tak. Od razu ulepszę. Nie, nie ulepszę, bo nie mam drewna chyba. Nie, no coś tam mam. Zabijcie mi tego dzikusa. Do limitu populacji. Zacznijmy robić chłopów. Ten magazyn ulepszymy. Wszystkie w zasadzie ulepszymy. Domki też mogę wszystkie naraz ulepszyć. Jesteśmy atakowani, ale to tutaj. No i tak, najbliżej jest ten fioletowy. Jednak buduje baraki. Stajnie są bardziej pod drużynówki, wydaje mi się. Tak coś czuję, że stajnie są bardziej pod drużynówki, w sensie... O, tutaj by było dobrze postawić. O, jeszcze tu chłopi zbierają. No dobra, może być. Okej, teraz tak, czy to mogę ulepszyć już? Nie, nie, bo jeszcze nam się... Chłopi nie zaczęli produkować. Dobra, tu 8 nic nie robi, dawać tam. Dobra, no nie jest najgorzej, teraz tylko z żarciem drobny problem, ale do przeżycia. Myślałem, że krowa mnie bije, szczerze powiedziawszy, ale to nie, to nic z tych rzeczy. Dobrze ustawiona. Dawajcie do żarcia na razie. Nie, coś się chyba zmieniło, jeżeli chodzi o... Wiecie, no bo oni zazwyczaj jak skończyli to budować, to oni od razu szli automatycznie do żarcia. Teraz skończyli mi budować i poszli mi na budynek, wiecie, widzieliście sami zresztą. Budować kolejny budynek, czego nie chciałem. Oj, ten magazyn można było zburzyć, no już trudno. Dobra, zbieramy żelazo. Ulepszymy tu paru chłopa i zaczniemy dobudowywać zaraz kolejne magazyny. I coś czuję, że z tym gościem za chwilę będziemy mieli na pieńku. Więc zacznijmy powoli ulepszać włócznie. I zagram tak metowo pod ciężko zbrojnych włóczników. No naprawdę, chcę coś ugrać na tym FFA, bo ja na razie... I w zasadzie trzeba by się, kurczę, jakoś zamurować. Pytanie tylko, czy tu się da przejść na przykład, nie? Nie, on idzie tędy, więc tędy się prawdopodobnie nie da przejść, ale tędy się da przejść. Więc tutaj trzeba będzie jakiś tam murek pociągnąć. O, tutaj postawimy jeden ten. O, ktoś przegrał już. Kurczę, to będzie pół kilometra muru niestety. Będę królem murarzy. Ja pierdzielę. Bez sensu. No dobra, będę królem murarzy. Okej, ulepszamy to. Chłopi się produkują, dobrze jest. Supply bloka nie ma. Postawimy jeszcze tu magazyn, żebyśmy z drugiej strony mogli też spokojnie w miarę wydobywać. Dobra, i spróbujemy tymi włóczniami coś podziałać. Zobaczymy, czy to się uda. Tu chłop jest widoczny, nie? Ewidentnie. Dobra, to już skończ z tym dzikiem. A, tutaj ktoś miał mur budować. To będzie strasznie dziki mur, ale no... No nic! Zostanę królem murarzy. Kij z tym! Kiedyś trzeba. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, nie? Dobra, ulepszył się ten budynek? Tak, robimy ulepszenie do włóczni i do pancerza. I w zasadzie już chyba możemy lecieć, nie? Mamy dużo tych budynków, więc lecimy na gościa. Zaczynamy wojnę. Nie wiem, dlaczego ty, jeden gościu, idziesz zupełnie w inną stronę, nie wiem. Dezerter cholerny. Dobra, budujcie te mury. O co chodzi? Oni nie mogą chyba tego muru zbudować. Ej, patrzcie na to. A bo tu nie ma przejścia, tylko tędy jest chyba przejście. To dlaczego w takim razie cała reszta poszła jakby... No nieważne. To żelazo trzeba będzie też zająć, więc... W sumie weźmy tych chłopa, ulepszmy. I od razu tam pyknijmy wieżyczkę. Dobra, mamy już supply block.
Więc w zasadzie też ulepszymy paru chłopa i zbudujmy kilka domków tak trochę z tyłka, no ale cóż. Dobra, to zobaczymy. Ojejku, no naprawdę. Czuję, że będzie wesoło. Nie ma wieżyczek, chłop, no to jest jakaś tam dobra wiadomość dla nas. I zaraz będziemy robić, w zasadzie już zacznijmy robić techa. Okej, no widzę, że jest fajnie nawet. Jest tu nawet fajnie. O, ma wieżyczki jakieś jedne. Nie wiem, gdzie ma świątynię. Czy tam bardziej? Co jest teoretycznie możliwe? Nie. Bardziej tutaj. Ma jakieś włócznie nawet do obrony. Dobra. Stawcie tu magazyn. Pociągnijcie murek. No i daleko trzeba ciągnąć. Trochę się nie opłaca. Dobra, już niszczcie. Muzyczka w ogóle wojenna się skończyła, mimo że bitwa nadal trwa i to taka całkiem ostra. Och, jestem królem murarzy. Nadszedł ten dzień, kiedy wreszcie zostałem królem murarzy. Zaraz, ktoś miał domki budować, nie? Okej, już usiadłem na chłopów. Dobra, no tego gościa porobię. To jest dosyć pewne, nie? Dobra, tech się robi. On już nie wyjdzie z tego żywy. Mimo że teoretycznie jeszcze nie przegrał. Dobra, chłopaki, a w zasadzie wyjdźcie tam. Postawmy wieżyczkę tak, żeby była... O, tak, o, dosłownie. Żeby łapała świątynię, chociaż to już w zasadzie nie jest konieczne, bo... On w ogóle dwie farmy miał, więc... Ewidentnie niezbyt doświadczony gracz. Kurczę, nie mam żarcia. Mam za mało chłopów na żarciu. Dobra, zaraz wyślemy trochę ich więcej na żarcie. Faktycznie było ich za mało od początku. A, patrzcie w ogóle na to. Co tu się... Dobra. Okej, no to tego gościa załatwię. Mam dużo włóczni, od razu pójdziemy na następnego. Tylko nie wiem, gdzie jest następny. No gdzieś... Aha, no to już mamy tu żółty teren, więc już coś wiemy. Postawimy wieżyczkę. Postawimy w zasadzie też to. O, jeden chłop jeszcze żyje. W Europie Wschodniej. Dobra, gdzie ten żółtek może być? Tu mnie coś leje, o ciepierun. Dobra, może go zabiją bez większych strat. Nie wiem sam, bo tu nic nie widać. O, jest żółty. O, już ma legionistów. O! Nie warto bić się z legionistami. Cofnijmy. Zaraz się ulepszymy na pikinierów. Będziemy mieli kolejną epokę. No, zróbmy taki rekonesans, wiecie, po mapce. I pikinierzy sobie powinni lepiej poradzić. W ogóle cały czas produkuję włóczników. Którym teraz punkt zborny powinienem dać tutaj. Zabijajmy tą zwierzynę po drodze. Patrzcie, ile tego jest w ogóle. Legioniści przestali mnie gonić. Dobra wiadomość. Ja się tu zaraz ulepszę w pikinierów. Chyba w miarę zaraz, bo surowce są, wszystko jest. W magazynach porobię ulepszenia. Jesteśmy atakowani. Tak, to do przewidzenia.
O, ten tygrys zabójczy jednego fraga już ma. I może będzie miał drugiego. Nie, chyba nie. Dobra, zabijmy te dzikusy. Jeszcze chwilę. Ciężko zbrojnych włóczników już mogę robić, toporników mogę robić, ale na razie nie chcę. Czekamy na tych pikinierów. Troszkę późno ta epoka, wydaje mi się. 18 minuta. W 15 już się da mieć średniowiecze, więc troszkę późno. No ale walczyłem. Więc no... Metalowe narzędzia, ja wiem. Chyba nie bardzo. Czekajcie, bo pielgrzymuje po drewno w ogóle. Czy wy to widzicie? Dopiero teraz się zorientowałem, że tu pielgrzymki odchodzą. O, scout. Wyprzedzimy go nawet chyba, nie? Dobra, zabity. No szybciej z tą epoką, bo on też już może mieć zaraz średniowiecze i już wtedy nie będzie tak kolorowo. O, za dużo włóczników mi nie przeżyło, nie? Dobra, już możemy ulepszyć jeden i drugi budynek. Anulujemy, w sumie, tak, anulujemy wszystkie włócznie. Możemy domki poulepszać, tylko że nie stać mnie, nie mam aż tyle drewna. Dobra, czekamy. Tech do limitu populacji zróbmy. Obsiejmy jeszcze raz pola. Z żarciem jest dobrze, teraz z drewnem jest problem, więc trzeba będzie tutaj jakby sprawę troszeczkę naprawić i wysłać ludzi do drewna. Już możemy? Możemy. Ulepszamy wszystko na piki. Ulepszenie do... właśnie... A! No tak, muszę to jeszcze ulepszyć. Nie wiem, czy to się opłaca w sumie, to co robię. Dobra, te magazyny niech stoją, one spełniają ważne role w zasadzie. Z magazyny też możemy ulepszyć za chwilę, ale to 1500. Dobra, pikiniarze są gotowi. Więc ciągniemy bardziej w tą stronę. No wydaje mi się, że mogę trochę ludzi nawet do drewna przerzucić stąd. Z żarcia. A, tylko bym musiał ich ulepszyć najpierw, dobra. Dzikus, no jak zwykle. Dobra, okej, tu widzę, że ładny wall of gość zrobił. Ale jeszcze nie ma średniowiecza, więc to jest dobra wiadomość dla nas. Tak, no o was właśnie mówiłem, chłopaki, że... Dobra, i wchodzimy. A, nie, już ma średniowiecze. Dobra, żarcia na razie nie będzie zbierał w takim razie. Też jest dobra wiadomość dla nas. Militarkę mu poniżmy, część wyślijmy, żeby mordowała chłopów. Żelaza też nie zbieramy już, mocim panie. Ja mam dobrą pozycję na jakby... w sensie... Czy zniszczę budynek? Nie mogę w ogóle atakować Kremla z tego co widzę. Nie chcą atakować. O, dobrze, dobrze. Całkiem nieźle to wygląda, jest jedna wieżyczka. On już w tym momencie nie ma w zasadzie chyba produkcji żadnej. Okej, tu coś jest. Wyzbierał żelazo. Dobra, niszczmy domki w takim razie. Po kolei każdy domek. Okej, tu jakiś chłopów nawet... O, patrzcie na to! Warsztaty w ogóle. Dobra, powoli zacznę ulepszać chłopów. Domki i tak dalej. Żeby już iść na następnego techa. Na razie się wstrzymamy z produkcją, bo mamy najbliższych graczy, w zasadzie chyba dociśniętych lub, wiecie, zupełnie zaoranych. Więc sytuacja nie najgorsza. Okej, żółty przegrał. Dobra, czyli już mamy problem z głowy. On miał drużynowych. W zasadzie trzeba by ich zostawić w spokoju. Został jakiś drugi żółty, widzę. Chodźmy bardziej w tamtą stronę. Zostawmy tego żółtego, idźmy tam. Zobaczmy, co tam się będzie działo. Bo ten żółty się może spodziewać nas. Dobra, ulepszmy tą wieżyczkę. A tam nikt może się nas nie spodziewać na samym końcu mapy. Mogą sobie, tak wiecie, na totalnym luzaku techować. Dobra, zaraz ulepszymy wszystkich chłopów. Jeszcze tutaj miałem ten, no tak. No dobrze, jak będziemy mieli uniwersytety, to tam sobie będziemy żarcie zbierać ewentualnie. Jesteśmy atakowani, jeden dzikus. Dobra, trudno. Ilu mam chłopa? 70. 1.
zróbmy tak. Ulepszmy wszystkich chłopa jak leci. Tu jest jakiś chłop. Co on tu robił tym jednym żółtym ludzikiem? Coś czuję, że tu ktoś może być, mimo że go na razie nie poka... Tak jest! Ja cię pierdzielę! Patrzcie, jaka pozycja! Spodziewa się nas, to jest trochę problem. Dobra, tak, techa robimy. Ale okej, nie ma średniowiecza nawet. Więc to jest nasza szansa, żeby go dojechać, bo on ma mega dobrą pozycję. Mógłby być dużym problemem. Dobra, może ci pikinierzy, 28 pikinierów. Bo ta armia może wygrać całą grę praktycznie. Fajna muzyczka leci w sumie. O, pielgrzymka, widać, że jest niedoświadczony, no. Ale miał faktycznie dobrą pozycję, kurczę. Ma nadal bastyn z epoki kamienia, więc... No nie, on zginie, więc będziemy mieli trzech graczy na sumieniu już w tym momencie. Okej, tech się robi, dobrze. Patrzcie na nasz teren, jak tutaj eksplodował nagle. Ulepszmy bramy, mury wszystkie, stać nas, dobra. Ulepszmy też mury. Dobra, to ten gość już nie żyje, czyli mamy trzech graczy na sumieniu. Okej, tak, on też przegrał, dobra, w porządku. To możemy się stąd wycofać i iść teraz tutaj i zobaczyć, co tam się dzieje. Ilu zostało? Zostało trzech. Trzeba by zabić jeszcze jednego. Żeby zostało dwóch, którzy się będą naparzać, a ja sobie będę wtedy spokojnie techował. No dobra, wynosimy się stąd, tu już nie ma żelaza. Dobra. Tu jest dużo żelaza, więc na spokojnie. Na to nie możemy narzekać, nie? Surowców nie brakuje na tej mapce. Jesteśmy atakowani. Bierzemy go ze sobą, nie? Czerwony przegrał. Zostało dwóch. Więc teraz pytanie, jak oni są rozlokowani. Okej, no ja wszystkich na pewno nie zabiłem, ale nie miałem takich aspiracji. Ja chciałem cokolwiek ugrać. I to się w zasadzie udało. Mamy 25 minutę i R w 30 nie stuknie. Nie ma o czym mówić. Ale to nic. To też jest do przeżycia. Dobra, jak tam tu z drewienkiem wygląda sytuacja? No trzeba by ekspandować troszeczkę w tym kierunku. Kurczę, ale są takie momenty w grach, które się po prostu zapamiętuje. Podświadomie, które się tak dobrze pamięta. Jak widzę dużą połać lasu i jakby dużo magazynów i jak zbieram to drewno z dużego obszaru, to zawsze przypomina mi się misja w Warcraft 3, gdzie zbieraliśmy właśnie drewno, gdzie Grom Hellscream dowodził wyrębem lasu i atakował, a Cenarius go zaatakował, Bóg Nocnych Elfów, i on ostatecznie po raz kolejny skusił się na wypicie krwi Manorota. No, taka kultowa misja w Warcraft 3 po prostu, co tu dużo gadać, nie? I zawsze mi się to przypomina. Ta misja miała taki klimat, te drewna, ten grom, który taki był niezadowolony, był taki, kurczę, tym głosem taki, no kurczę, no nie wiem, po prostu taki sentyment mam do niektórych momentów. To było tak mega klimatyczne, jakby tak mega klimatyczny moment, że no, pamiętam go do dzisiaj. Okej, widzę, że tu poburzone jakieś budynki są. Okej, tu coś strzela do mnie, więc idziemy tam, gdzie coś... O! Ten żółty cały czas za mną napierdziela. Okej. Pikinierzy. Dobra, co wiemy na pewno, to że gość nie ma IR. Może mieć drugie, później średniowiecze, ale nie ma IR. Dobra, teraz co iść? Polską ostatnio nie poszło. Francję sobie pyknę. I to Rosja, dobra, okej, nieważne. To ruskimi zagramy. Ruscy są mocni. Mocniejsi nawet od Polski, więc... Okej, z żarciem sytuacja jest dobra, troszeczkę gorzej mamy z żelazem, szczerze mówiąc. Więc podejdźmy sobie tutaj. Okej, no nie chcę tego podejmować, tego pojedynku. Nie podejmujemy. To była bezsensowna wymiana. Idziemy na drugiego gościa, bo jest na pewno drugi gość, szukamy drugiego typa. Tego już wiemy gdzie ten jest. Okej. Trochę mu postraszymy jeszcze chłopów, żeby sobie odpoczęli. Także, panowie, my działamy na waszą korzyść. Jak my atakujemy... O kurde, ciężko tu przejść. Nie mam tu jak przejść, ja cię chyba zginę. No dobra, podejmujemy tą walkę i giniemy po prostu.
A tu się naparzają chyba między sobą. Nie, ta wieżyczka do mnie jest... Nie wiem, ciężko stwierdzić. Trzeba by było zrobić kilku milicjantów. I wtedy byśmy się przekonali, jak wygląda sytuacja. Dobra, i R się robi. I pójdziemy tam tą milicją. Szczególnie, że na razie nie produkuje żadnych jednostek. Dobra, i pójdziemy tam milicją i zobaczymy. Jeżeli oni się naparzają między sobą, to jest dobra wiadomość dla nas jak najbardziej. No, jakiś dzikus, to pozabijajmy te zwierzęta w sumie. Strasznie dużo zwierzyn jest dzisiaj na mapie, naprawdę. Wypadałoby wygrać to FFA w końcu, bo szczególnie, że jak zaczynam dzisiaj nagrywać, to... To był największy rak, jaki kiedykolwiek chyba odwaliłem, grając FFA w War Selection. Było najbardziej rakowe w ogóle ever. Więc warto by się było odkuć. Dobra, postawimy jeszcze tu magazyn gdzieś, bo tu będziemy mogli jednocześnie zbierać żelazo. Na szczęście mamy surowców dużo, szczególnie, że my mamy tu pół mapy totalnie dla nas w zasadzie. Tutaj dopiero już jest sytuacja troszeczkę... Tutaj będziemy mogli zbierać, ale to nawet nie musimy. Mamy bardzo dużo surowców jeszcze w innych miejscach. Ej, tu jest woda. Ilu przeżyło graczy? No jest nas ewidentnie trzech. Jest ten żółty. Okej. Garcia, Cruz, Francis jakiś tam przegrał, więc zostaliśmy we dwóch. To jest pojedynek jeden na jeden już w tym momencie. Więc idziemy tymi scoutami i zobaczymy, czy chłop już robi IR, czy nie. Albo czy już może ma. W sumie zastanawiam się, strzelcy moskiewscy, zacznijmy ich produkować i ich ulepszymy w żołnierzy, jak tylko będziemy mogli. Czy on miał epokę kamienia cały czas? Czyli my byliśmy od dłuższego czasu jeden na jeden. Tak, on miał cały czas epokę kamienia. Więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Ten chłop nie grał praktycznie. Więc mamy... Tak, to jest jeden na jeden. Już od dłuższego czasu. Wow. Zastanawiam się, czy od razu nie pierdzielnąć IR2. Jak dojdziemy do IR1. Okej, jakiś onager mnie tu zmiótł. No dobra wiadomość, jak chłop ma armię, no to znaczy, że ma mniej surowców na inne rzeczy. IR... Okej, tu coś idzie, dobra. Idzie chyba na mnie tymi pikami. Ustawmy się tu strzelcami moskiewskimi. On jest blisko już stosunkowo. Czy ja zabiję jednego pikiniera? Tak dużo wiem tu strzelców. O! Okej. Ale mam dużo strzelców moskiewskich, więc... Więc postawię jeszcze wieżyczkę tak na wszelki wypadek. Tego idzie naprawdę dużo. Wow! What the fuck? No. Dobra. Dużo tracę tych strzelców i to nie jest dobra wiadomość. Absolutnie. O kurde, jak chłop ciśnie, nie? Pierun. Dlaczego wy idziecie na mele? Kompletnie bez sensu. Ile onagerów, kurde. Ja pierdziele, to wygląda groźnie. Szczęście mam dużo surowców, nie?
Oni idą na mele, ci strzelcy moskiewscy. To jest trochę dziwne, nie wiem, czy oni w ogóle biją w mele. Nie mam w tym momencie żarcia, ja pierdzielę. No nie może mnie wykończyć, chłop. Nie wiem, dlaczego te jednostki idą na mele, naprawdę. Te, które nie muszą, w sensie nie powinny chyba uciekać, to uciekają. Te, które, kurde, powinny się cofać, no to idą na mele, bo one są ewidentnie bardzo miękkie, te jednostki. No, duże problemy, duże problemy. Duże problemy mamy. Spróbujmy to na Gary zaorać. Nie wiem, czy chłop coś dosyła, czy nie, ale... Chyba dosyłał te halabardy, to... Ja pierdzielę. Masakra jakaś. Zróbmy milicji trochę. Dobra, idziemy po te onagery. To jest pierwsza rzecz. Dobra. Dzika biją, no, serio. Dobra, dobra. Ale masakra. Fabrykę. Dwie fabryki i jakieś pojazdy by się przydały i myślę, że sobie damy radę. Supply block na razie nie występuje. Ilu mam chłopa? Ja pierdzielę, ależ straty w chłopach w ogóle. Idźcie tam. Dobra, onager trzeba tu zaorać. On też ma strzelców moskiewskich, co ciekawe. Chyba, że to muszkiety po prostu. Onagery trzeba pozaorywać. I resztą sobie powinniśmy... Zresztą sobie powinniśmy w miarę dać radę. Tym, co tu mamy. Nie, nie, tego mi proszę nie rozwalać. Ej, chłopaki, co? Ulepszę, ulepszę. Ale i tak z żarciem mnie jest za wesoło. Samochód pancerny, supply block w tym momencie. Ja pierdzielę. No nie wierzę. To było ciężkie. Chłop cały czas wysyła, ale na szczęście średniowieczne jednostki. Nie mam niczego w drewnie w tej chwili. Potrzebuję uniwersytetów i to tak naprawdę sporo. Już mam supply block, więc no na razie. 26 chłopa nic nie robi. A powinniście zbierać chociażby stąd coś. Wieżyczkę jeszcze tutaj i można lecieć. Dobra. Kosy śmierci. Nie, na razie samochody pancerne robię. Dobra, przeżyłem. Pomóżcie budować uniwersytety. W zasadzie tylko jeden, chyba na razie więcej nie zbuduję. Jak skończycie go budować, to po prostu magazyn i do drewna. Ja tu robię robotników. A wy zbierajcie to. Jeszcze jeden magazyn postawmy tutaj i zbierajcie to, dobra. Wszyscy coś robią. IR2 na razie nie wchodzi w grę. Stąd możemy paru zabrać, zbudować magazyn tu i zacząć zbierać kamień. Jesteśmy atakowani. Dzik. Świetnie. Dobra. Dobra, magazynu nie zbudujecie, bo nie ma drewna. Tutaj byliśmy tylko atakowani. No dobra, dobra, dobra. Już mogę zacząć robić żołnierzy, samochody pancerne. Powolutku. No na razie cały czas supply block. Ale nie mamy nawet za bardzo drewna, żeby się poulepszać. Z żelazem też jest krucho.
Ale no straty w chłopach poniosłem ogromne. Teraz uniwersytety mnie muszą troszeczkę uratować. Tak mnie uratowały, że kurczę, też mam supply block cały czas i... Dobra, dobra, damy radę, spokojnie. Tutaj źle postawiłem magazyn. Spokojnie. Nie, nie tak źle chyba. Nie, dobrze, dobrze. Po prostu oni się źle ustawili. Dobra, mogę już w razie co robić żołnierzy. Samochody pancerne coś tam się produkują. Chłopi najważniejsze. Najważniejsze, żeby się... Nie, już milicji to nie potrzebujemy, panie. Dobra. Z drewnem się odkuwamy. Trzeba by jeszcze z domków parę dostawić. I jeszcze z jeden uniwersytet w zasadzie. To coś idzie, to nasz, dobra. Wiesz co? Ty postaw uniwersytet tutaj. Jeden i drugi. Mamy tu wieżyczkę. Albo niech buduje domki też. Ha. Dobra, chyba nie jest tak najgorzej. Idźcie tam. Z Rzeczim jest w ogóle dobrze. Żelazo musimy zacząć zbierać, więc wracamy na te pozycje, na których byliśmy wcześniej. I do żelaza. Nadal nic nie nadchodzi. Gość sobie techuje na spokojnie, więc... Okej. Okay. Ja pierdzielę. To jest zła wiadomość. Chyba znowu nie wygram jeden na jeden. Koniec końców. No, czuję, że znowu nie wygram jeden na jeden. Teraz, kurde, mam braki w żelazie, mimo że sytuacja z żelazem była nie najgorsza. Dawaj, dawaj, pomóż. Niech morduje tu tych chłopów, damy sobie radę. A, on tu utknął, okej. Okay. Aha, no bo brama zamknięta, no tak. Okej, jest samochód, dobra. Zobaczymy. Przestraszyłem się tego jednego caba, jakby się nie wiadomo co zdarzyło, nie? Trzeba do celności zrobić ulepszenie. Dobra, no to chyba by było na tyle jednak. Tutaj piechoty jest za dużo, wydaje mi się, już w tym momencie. Straciłem żelazo po raz kolejny, mnóstwo chłopów natarciłem po raz kolejny. Szkoda mi mu dawać wygrać, bo wydaje mi się, że naprawdę nie jest jakiś strasznie mocny ten chłop. Ale no... Czy jesteśmy w stanie tu walczyć, kiedy on ma już tych cabów kilka? Pojazdy byłyby najlepsze, bo Węgrzy sobie nie radzą z pojazdami za bardzo. Więc, no ale no, co poradzić?